i niech mi ktoś powie, że porzeczki, czy to kolorowe, czerwone, białe, czy też czarne, nie są roślinami dekoracyjnymi w okresie owocowania. Na pewno. Ale są też smaczne i nie bójmy się kolorowych porzeczek, zwłaszcza czerwonych, długo zostawiać na krzakach. Im dłużej pozostają, tym mają więcej aromatów. Nie chodzi o to, że będą słodkie, bo słodkie nigdy nie będą, ale zrobimy z nich znakomite galaretki, kompoty i dżemy. Pojedli owoców, to teraz do roboty. Ale będzie o porzeczkach dekoracyjnych. Tak, tak, istnieją takie porzeczki. Tutaj dwa przykłady. Pierwszy może niezbyt okazały, bo w tej chwili już przekwit, to jest porzeczka alpejska, ale drugi wciąż kwitnie i ten jeden kwiat zapowiada burzę kwiatów w przyszłych sezonach. To jest szczepiona na pniu albo wyprowadzona na pień porzeczka krwista. Bardzo piękna odmiana, bardzo piękny gatunek. I taki naprawdę dekoracyjny. W kwietniu, gdy pojawiają się kwiaty, nie ma sobie naprawdę równych w ogrodzie. Kontynuując temat porzeczek dekoracyjnych, siłą rzeczy dochodzimy również do porzeczek użytkowych. Dlaczego? Dlatego, że bardzo popularne porzeczki sztamowe tak zwane, czyli szczepione na pniach. Tutaj mamy miejsce szczepienia, tutaj jest porzeczka czarna, a ten pień to jest porzeczka złota. Bardzo ładna i dekoracyjna roślina, niestety rzadko w sprzedaży, ale warto upolować. Inne porzeczki dekoracyjne, no tutaj porzeczka agrest, czyli krzyżówka czarnej porzeczki z agrestem. Proszę zobaczyć, bardzo ładne kwiaty, to jest josta, tak się nazywa. Agrest, no roślina może mało zdobna, jeśli idzie o kwiaty, natomiast przepiękne dekoracyjne owoce, zwłaszcza jeśli są czerwone albo żółte, dojrzałe. Ale posadzimy tutaj porzeczkę, która nazywa się Joker van Tets. To jest stara holenderska odmiana porzeczki czerwonej o bardzo długich gronach. Naprawdę polecam, można przetrzymywać. Te grona będą wtedy widoczne na gałązkach mniej więcej przez 1,5 miesiąca i będą cały czas smaczne, dekoracyjne i naprawdę pyszne i wartościowe. Sadzimy.